Najtrudniejsze jest opanować to wzruszenie, jakie opanowuje człowieka za każdym razem, kiedy otwieram festiwal. No, musiałam się uzbroić w taką twardość, która nie pozwala mi drżeć głosowi i bić mocno sercu, tak że nie mogłabym wyjść na estradę. Udaje się ocalić serce pana Marka Grechuty od zapomnienia? Myślę, że tak, i to są sygnały, że jego twórczość i zasięg jej się rozszerza. Po raz pierwszy na tym festiwalu mieliśmy najazd dzieci wręcz, które chcą wykonywać Marka piosenki. Dopuściliśmy jeden chór, tak uroczy, dzieci z międzynarodowej szkoły, które tak pięknie śpiewały Marka piosenkę, że jeszcze pożyjemy, o poetach prawdy. To było wzruszające. Pani Danucie, opowiadałam o tym, że w czasach studenckich, pamiętam jak przyjechał na Uniwersytet Gdański Marek Grechuta z grupą Anawa, śpiewał swoje przeboje, a my wszyscy byliśmy zachwyceni. Kiedy śpiewał "I ty, tylko ty będziesz moją damą", byłam przekonana, że śpiewa dokładnie dla mnie, a pani Danuta powiedziała, jak śpiewał to x lat wcześniej, byłam przekonana, że śpiewa dla mnie, także myślę, że wszystkie panie czuły się damami jego serca. Zawsze miło jest posłuchać piosenek Marka Grechuty, z tego względu, że są to piosenki ponadczasowe i są już takim organizmem, który istnieje i istnieć będzie zawsze w polskiej kulturze. Marek ma swój niepowtarzalny styl. Nie każdy musi mieć coś, co się nazywa pod nogę, bo nie każdy chodzi na dyskotekę, prawda? Są ludzie, którzy potrzebują skupienia, refleksyjnego tekstu, a to wszystko w muzyce Marka jest. Ja ze wzruszeniem tego słucham, bo ja pamiętam rok 67, kiedy Marek startował w krakowskim Festiwalu Piosenkarzy Studenckich Filharmonii. Jestem od nich niewiele starszy, ale byłem już jurorem na tym festiwalu. Pamiętam, że pierwsze miejsce szerokie jury warszawsko-krakowskie przyznał Marii Rodowicz, a drugie dostał Marek Grechuta. No, ja osobiście bardziej popierałem nowatorstwo zespołu Anawa, no ale zostałem przegłosowany. Czy są teraz jacyś godni następcy Marka Grechuty? Raczej nie. Poeci żyją w niełasce, nie mają komu tych swoich tekstów sprzedać, a szkoda.